Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na naprawdę rewelacyjne ciasto, ciasto, które nazwałam rajskie jabłuszko. Jest to ciasto kakaowe, niesamowicie leciutkie, wilgotne, z kawałkami jabłek. Na górze ciasta znajduje się pianka zbitej śmietany oraz serka waniliowego. Ciasto posypane jest czekoladą. Jest to jedno z najłatwiejszych ciast, jakie tylko istnieją. Zapewniam Was, że każdemu to ciasto wyjdzie i naprawdę mimo takiej swojej niepozorności ono naprawdę zachwyca smakiem, jest przepyszne, bardzo wilgotne, bardzo mięciuteńkie, no wręcz rozpływa się w ustach. Po prostu musicie tego ciasta skosztować. Zapewniam Was, że wyjdzie. Przepis naprawdę jest rewelacyjny, także bardzo gorąco Wam to ciasto polecam i zapraszam Was po przepis. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania ciasta. Jak widzicie, składników jest niewiele. Na początek do garnka dajemy 3/4 szklanki cukru oraz 4 łyżki ciemnego kakao. Następnie dodajemy 3/4 szklanki wody oraz 3/4 szklanki oleju. Wszystko dokładnie mieszamy i stawiamy na gazie, żeby nam się to zagotowało. Zagotowaną masę odkładamy, żeby się przestudziła. Ona nie musi być całkowicie zimna, ale też żeby nie była wrząca. Następnie 4 jabłka obieramy i kroimy w taką dużą kostkę, na takie większe kawałki. Następnie 6 białek ubijamy na sztywną pianę. Odkładamy sobie białka i w osobnej miseczce ubijamy 6 żółtek z 1/3 szklanki cukru na taki jasny kogel-mogel. Następnie do ubitych żółtek z cukrem dodajemy wcześniej przygotowaną masę z kakaem. Następnie dodajemy 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej oraz 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Wszystko dokładnie miksujemy. Dodajemy 2 niepełne szklanki mąki pszennej tortowej i wszystko dokładnie miksujemy. I do takiego ciasta dodajemy wcześniej ubitą pianę z białek oraz wcześniej pokrojone jabłka. Wszystko bardzo delikatnie mieszamy łyżką do połączenia. Powstanie nam przepiękne, puszyste, jednolite ciasto. Tak ma wyglądać gotowe ciasto. Dno blaszki wykładamy papierem do pieczenia albo smarujemy ją tłuszczem i posypujemy bułką tartą i przekładamy do niej nasze ciasto. Wyrównujemy i wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika grzanie góra-dół bez termoobiegu i pieczemy jakieś 40 minut do suchego patyczka. Ciasto w pieczeniu przepięknie wyrasta, jest wysokie, pulchniutkie i niesamowicie wilgotne. Upieczone ciasto studzimy. Następnie do miseczki dajemy 2 płaskie łyżki żelatyny oraz 125 ml gorącej wody i wszystko dokładnie mieszamy do rozpuszczenia żelatyny. Odkładamy do przestudzenia. Następnie 500 ml śmietanki 36% ubijamy z połową szklanki cukru pudru. Do ubitej śmietany dodajemy 300 g serka waniliowego i wszystko dokładnie miksujemy. Następnie dodajemy żelatynę przestudzoną i wszystko miksujemy chwilę na najwyższych obrotach. Śmietankę przekładamy na ostudzone ciasto, wyrównujemy i na koniec posypujemy startą drobno czekoladą. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do lodówki na kilka godzin i gotowe. Jak widzicie, ciasto jest naprawdę bardzo łatwe do zrobienia i naprawdę jest jednym z tych najłatwiejszych, a naprawdę chyba najpyszniejszych, bo naprawdę rewelacyjnie smakuje. Na pewno, jestem pewna, że na pewno Wam posmakuje, bo tak jak już wspominałam, jest bardzo puszyste, delikatne, wilgotne, nie za słodkie. Masa kakaowa idealnie komponuje się z tą pianką śmietankowo-serową, serkową.
Także naprawdę bardzo gorąco Wam jeszcze raz to ciasto polecam, zwłaszcza, że wypieki z jabłkami teraz są jak najbardziej na czasie. No i życzę udanych wypieków i smacznego.